Jak zmieniła się praca w szkołach? Jak wyglądają lekcje w czasie pandemii? Czy są przestrzegane zasady bezpieczeństwa? Sprawdzali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR. Z kamerą odwiedziliśmy szkołę podstawową nr 2 w Dębicy, do której uczniowie mogą wchodzić 4 wejściami. Przy 3 wejściach znajdują się dozowniki z żelem dezynfekującym. Mamy 3 dyspansery, 2 dostaliśmy ze Śnieżki, 1 z Ministerstwa Zdrowia. Stoją rzeczywiście przy wejściach. Wejścia w zasadzie są 4. Uczniowie wchodzą obydwoma wejściami od podwórka i od strony południowej, a także klatką schodową ewakuacyjną. I tam codziennie rano są wyznaczone też godziny, także nie wchodzą wszyscy razem, tylko przychodzą w odpowiednich porach. Każda klasa ma swoją porę wyznaczoną, tak żeby się nie gromadzili i nie tłoczyli. Ale także te klasy, które zaczynają wychowaniem fizycznym, wchodzą bocznym wejściem przy sali gimnastycznej. Rodzice nie są przyjmowani w szkole, ale przed wejściem dla dzieci z klas 1-3 znajduje się strefa dla rodziców, a także dla petentów. Jeśli ktoś też przychodzi w jakichś sprawach, to też jest przyjmowany w tak zwanej strefie rodzica i tam załatwiamy wszelkie sprawy do osób, które coś tam chcą u nas załatwić. Po prostu wychodzi sekretarka czy dyrektor, czy no, zależy z kim coś ma do załatwienia. W szkole podstawowej nr 2 dzieci w ławkach siedzą pojedynczo, w bezpiecznej odległości między sobą. W lekcjach uczestniczą bez maseczek, natomiast jak wyjdą na przerwę, obowiązkowo muszą mieć zakryte usta i nos. To samo dotyczy nauczycieli. Na korytarzu znajdują się specjalne linie określające, w którym miejscu mogą przebywać uczniowie z danej klasy. Uczniowie uczą się w stałych salach, także praktycznie od rana do końca lekcji w jednej sali. Wychodzą tylko na wychowanie fizyczne i na informatykę, ze względu oczywiście na specyfikę obu przedmiotów, i wracają do tej samej sali. Jeśli ich w tej sali nie ma, nikt tam nie wchodzi. Gdyby się zdarzyło, że ktoś wejdzie, no to wtedy musiałaby być sala zdezynfekowana, tak to jest dezynfekowana po końcu lekcji danej klasy. Ścisłe zasady bezpieczeństwa przestrzegane są na szkolnej stołówce, na której maksymalnie może znajdować się 25 osób. Są wyznaczone posiłki w klasach młodszych. Dzieci chodzą tak troszkę w trakcie lekcji, ale też przerwy regulują panie, tak żeby ilość minut dydaktycznych się zgadzała. Natomiast klasy starsze również mają na przerwach wyznaczone swoje terminy i też muszą tego przestrzegać. No dzisiaj pierwszy dzień jest praktycznie posiłków, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonować. Jeśli będą jakieś problemy, no to będziemy zmieniać, poprawiać, tak żeby było w miarę bezpiecznie. Dyrektor szkoły podstawowej nr 2 w Dębicy, Dorota Pienkoś, podkreśla, że placówkę udało się przeorganizować tak, aby było bezpiecznie, zarówno w klasach, na korytarzach, jak i w szkolnej stołówce. Personel sprzątający ma dużo więcej pracy związanej z dezynfekcją łazienek, pomieszczeń, a nawet szkolnych dekoracji, które są zasłonięte folią. Wszystko po to, aby nie doszło do zakażenia koronawirusem.